Hej, witajcie moi drodzy. Ja jestem Daar Aregor, a to co widzicie jest to Assassin's Creed Brotherhood. I widzimy się w kolejnym odcinku, w szóstym odcinku moi drodzy. I na początek zaprezentowanie mapki. W wolnym czasie sobie odkryłem tyle mapki, ile tylko mogłem. Bo tutaj te punkciki niestety miałem część zablokowanych i nie mogłem się do nich dostać. I też poza odcinkiem kupiłem niektóre tam budyneczki, żeby mi się troszkę pieniążków weszło na konto. A teraz robimy sobie chyba misję poboczną, bo to jest kryjówka templariuszy, a to są Jezusowe drzwi. I wchodzimy przez nie zobaczyć, co tam się kryje. Zakupomań. Znajdź skrzynię templariuszy. Zlikwiduj tylko twójce. Okej. Zapowiada się ciekawie. What is it, kapitano? Shh, speak softly. I am about to make you rich. I just purchased a key from a man in the market that opens the Torre della Milizia. How does that make me rich? The man claims there is treasure in the topmost room. The stairs have partially collapsed. I need your help getting... We are no longer alone. So you will bring the ladder to my wife? Yes, of course I will. You are such a good friend to my family. I owe you a reward for your assistance. I look forward to such a gift, Capitano. No proszę. Z templariuszami. Czyli znowu mamy parkour. Ty sobie w międzyczasie zrobiłem też właśnie te wszystkie wieże oraz też wszystkie kryjówki Romulusa. Powiedzcie, że mam tam skoczyć. Nie chcę to. Powiem wam, że mamy 3 na 6 kluczy, czyli mamy połowę, czyli na tej fazie, na tym etapie gry jesteśmy w stanie zdobyć połowę już kluczy, więc nawet całkiem nieźle. What about my reward? Assassino! Oho. Serio? Jabłkiem? Złap uciekającego templariusza. Dziabnął mnie. Nie, my tylko zabijamy nas cel. Spadajcie. Chodź tu do mnie. Mam dziwny problem z tą grą, bo zawsze mi się akurat przycina. Aktualnie mam 25 FPS-ów i to jest dla mnie tak uciążliwe. Co jest? Ezio, proszę. Hir i hir. O tak. Gonimy tylko go. Zmniejszasz odległość od celu, już go dogonię, spokojnie. Chodź tutaj, zmęczyłeś się. Za chwilę cię dorwę. Come to papa. Ale jakiś szybki jest, kurczę. Rzec jest taki wolny. Ja sam się nie wiem, co się dzieje na ekranie czasami, to jest po prostu... Wejść na rynek. Już. Myślisz, że co, że mi uciekniesz? Cazzo! Stay away from me, assassino! No walcz jak mężczyzna, nie. Zabij templariusza, teraz mogę go zabić już. Bo wcześniej było, że dogoń. Mam cię. Zbyt to klucz. Ej, to sobie leż. Gdzie to jest? To jest tam. Shift. Zdobędziemy teraz nagrodę. Skrzynię.
skrzyneczkę z pieniążkami, czy z czym? To jest to zawalone miejsce, tak? Tak, a oni chcieli tu drabinę. No, drabina byłaby dobrym pomysłem, Ezio, ja ci powiem, wiesz? Ja wiem, że ty jesteś asasynem, ale... trochę wygody, może? Chciałem do tyłu się złapać. To o to chodzi, czy nie? Dobra, tutaj. Hop, hop. W lewo. Pamiętam, że w dwójce Ezio miał właśnie takie możliwości, że może podskoczyć do góry i złapać jakieś rzeczy nad nim. Tutaj nie może i to jest bardzo uciążliwe. Akurat tam to bardzo ułatwiało życie. Opa, skocz, żebyś mi nie spadł. Takie coś, dobra. Ej, fajnie, dobra, sobie przypomnę też te rzeczy, bo akurat o tym zupełnie zapomniałem, że mogę się tak odbijać. Na górę Ezio. Słyszałem gdzieś, że jest chyba flaga do zdobycia. Mi się dobrze zdaje. Gdzieś tam była ukryta. Albo trzeba wyżej. Słyszycie? Jest gdzieś tutaj coś. Albo to właśnie tamta skrzynia na górze. To jest bardzo prawdopodobne. Na drugą stronę. Ezio. Jeszcze troszkę. Tutaj nic. Jeszcze jedno. Zdobądź skarb templariuszy. To wszystko. 400. A, to jest ta skrzynia. No proszę. Najpierw te mniejsze. A teraz otwieramy wielkie wrota. Co tam kryjesz? Byle nie jakiś wampir, proszę. Tylko tyle zabierasz sobie? No, 4000 florenów? To są chyba floreny. No ale okej, okay. No może być, zawsze to coś. Wow, gdzie jestem? Gdzie jest Sterta? Tam jest. Hopa. Dziękuję. Co nam zostało jeszcze do zrobienia? Mamy strasznie dużo zadań, ja wiem. Ja bym chciał zrobić dzisiaj zadania... zadanie kurtyzany jedno. Chciałbym zrobić misję Katryny. Oraz do Kopernika. Okej, no, to jest plan. Czy najpierw lecimy do kurtyzany i zobaczymy, co tam u niej słychać. Mamy więcej pieniążków w skarbcu. To bardzo dobrze. Nie, tu. Rozmowa. Buongiorno, Ezio. We are taught to seduce Roma's most powerful men, but not all of us have been able to resist their charms. Follow Giulietta. I suspect she will lead you to her benefactor. Okay. Może być. Ja muszę iść za tobą? Nie, ty już nie jesteś postacią, za którą ja muszę podążać. Spadajcie. Zabij pozostając w ukryciu. To już wiem nawet jak chcę zabić. Mamy taką fajną trutkę i tym się zajmiemy.
Idź za nią, okej. To nie będzie trudne. Czy ona nie jest z nami? Czy ja coś źle przeczytałem? Jeszcze trochę, jak... W ogóle zobaczcie, jak ona macha tyłkiem. Jak idzie. Też mi by się nie podobało, nie lubię... Znaczy dziwnie ma sposami zrobione, niby to ma być ale kocie uszka, coś takiego? Chociaż wygląda jak diabełek. Czy jak diabeł? Diabełek to jest ładne określenie, jak diabeł. A? Nie, ty idziesz w moją stronę. Mam pomysł. On nas nie widzi. Już myślałem, że ten pasek się do końca zapełni. Było tak blisko. Dobra, i sobie. A my sobie popatrzymy na jej tyłek. No nie odwracaj się. Przecież... Nikogo tutaj nie ma, tylko sterta siana i jakaś gruba kobieta z babą. Z jabłkiem. Jeszcze. Co za pinda? No oglądaj się za tym facetem, a mnie popychaj. Tak, najlepszy pomysł, kurczę. Daleko jeszcze? Muszę zabić go, będąc w ukryciu. Nie wiem, czy zaskoczenie na niego załatwia to, że zabiłem go z ukrycia, czy nie. Tego nie jestem pewny, więc ja mam inny pomysł. Ja potrzebuję przejść z drugiej strony. Dobra, nie, muszę to zrobić. Tam, taram, taram. Nie, idź, dobrze. No. Wskakuj tam. Obkręć się, Ezio. Hop, do widzenia. Teraz mogę sobie porozmawiać. No właśnie, to daj spokój. You are no longer welcome at Rosa in Fiore. Nie lepiej ją zabić? No wiem, takie... Niemiłe, ale... Ale czasami trzeba. Dobra, Kopernika? Koperniko, ja jeszcze chcę baza Sasonów dzisiaj zwiedzić. W ogóle właśnie przydałby się live, moi drodzy, za Sasona. Właśnie po to, żeby powykonywać te wszystkie rzeczy poboczne. Jakby to powiedzieć, fajnie jest tak na przykład zrobić na odcinku, ale właśnie jak widzicie, to jest takie chodzenie. Ja trochę tych zadań kurtyzam będę, a chciałbym, żebyście też popatrzyli, więc... moi drodzy, szykuje nam się live. Szykuje nam się live z Assassina. Którym... Wykonamy te wszystkie zadania poboczne, teraz tylko sobie przejrzymy, na przykład to ja zadanie kurtyzem może wykonam sobie albo właśnie na live'ach. Proszę was, kto będzie chciał patrzeć na ich tyłki? Co nie? No kto? No właśnie. Jakby to było
To są modele 3D, to nie. Ale jak byłyby to modele 2D? Dobra, to bym wtedy przygarnął. Who is this man? He comes from Russia. I hear he studies at il Vaticano, but his words are unlike any that issue from that place. Some may tell you to be content with Ptolemy's explanation of the heavens. His mathematical proportions of the spheres dancing around the earth. But why are such complicated numbers required? Perhaps to disguise a myriad of contradictions. You must question bad logic. It is why we live, to ask questions. Kill him quickly. The master wants all the scholars silenced by nightfall. Oż ty! Chroń Kopernika. Nasz polski Kopernik! No, spadła, nie ma opcji nawet takiej. Bardzo dobrze, broń się Koperniku, nie wiedziałem, że umiesz walczyć, ale bardzo dobrze. Coś jeszcze? O, to nas czeka trochę większa walka. Dobra, miecz. Akurat sobie też miecz kupiłem wszystko. Dosłownie jesteśmy wyposażeni na chwilę obecną maksymalnie dobrze, jak się tylko da. Już pomaga. Koperniku, nie usuwaj się za daleko ode mnie. Dobra, gdybyś mógł. Bo cię wtedy nie wybronię. Nie, Kopernika mi uderzyli. Będzie blizna. Już. No to się nie liczyło, wybroniłem się. Prawie zrobiłem pełną synchronizację. Szkoda. Ew. Ja się dziwię, że też tam... Nie, amunicja nam się zużywa, jak tak strzelimy? Przy ciosie kończącym, czy nie? Jest ciekawe. Już? Czy ktoś jeszcze chce mi uderzyć Kopernika? Ciekawe, co by się stało, jakby właśnie tak Kopernik umarł. Skończyłyby się jego dzieła. Zabij pozostałych strażników. Dobra, czyli koniec, to jest już fal. Więc mamy ich dobić już. Koperniku, mój drogi przyjacielu. Pamiętaj, żeby wspomnieć o mnie w swoim dziele. Możemy sobie z tym jeszcze porozmawiać. To jest bardzo dobry pomysł. Who are you that defends without cause? One who believes in freedom. Ezio Auditore da Firenze. Ezio. They call me Niccolò Copernico. I have heard your name spoken at the Borgia court. But now I have proof that you truly exist. Il Vaticano welcomes you. Yet, you are under attack by its guards. You think me one of them? Truthfully, you would be right. Yesterday, oh. I was a Templar. And today? The Templars wanted me to keep the findings of my experiments hidden. And that I cannot do. The Borgia hunt for you and your friends. My fellow scholars? The logic of such a purge escapes me. Find Copernico! But we will discuss reasoning later. Follow me. Chodź, mój drogi, uciekamy. Nie mam uciekać. A nie, jak sobie spacerować. Czy gdzieś wyjście stąd, tutaj pamiętam, były jakieś schody, co nie? Czy ja po prostu skakałem? Nie, tu są jakieś schody. Nieprawda.
Zostawcie mi Kopernika. Zostaw to i chodź. Chodź, 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 chodź. Możesz odłożyć to, bo wyglądasz co najmniej źle z tym. Jeszcze tym bardziej cię powinni złapać za to, że biega z tym. No dobra, ale jak chcesz, broń się. Już, chodź, idziemy. Chodź, Koperniku, później ci pokażę, co to jest za broń. A teraz chodź. Skrzyneczka! Weźmy skrzyneczkę ze sobą. Wejdziesz w to, czy nie? Grzeczny chłopczyk. You will be safe here. What of the other scholars? How do I know I can trust you? How do you know anything? Knowledge gathering is a dangerous enterprise. Easier to stay in place, learning nothing, than to risk in order to truly know. All right. Enlighten me. Take these letters to the scholars. They must be informed of the threat to their safety. Czterysta florenów. I dotarliśmy tutaj też bez większych problemów. Zero jedynki weźmiemy. Mamy kadzidło. Jakie my mamy teraz tak? To były zadanie poboczne. I ja chcę odwiedzić jeszcze kryjówkę asasynów. I zobaczcie, moi drodzy. Parę zadań pobocznych. A my mamy 22 minuty nagrań. Nagrania. To tak trochę, no... Nie fajnie. Naprawdę. Jest nam potrzebny live. Wojskowo. Słuchaj, wtedy wykonamy te wszystkie zajęcia kurtyzem, bo tak jak drugą część, chcę tą zrobić jak najbardziej się da na 100%. Znaczy na pewno flagi. Zobaczę, co dają flagi Borgiów, bo jeśli dają jakieś takie głupoty, to serię ja odpuszczam. Nawet nie mam zamiaru, kurczę, wykonywać tego, bo dla mnie to trochę bez sensu jest. Na przykład, o, jeśli to będzie tak samo pelerynka, to odpuszczamy sobie całkowicie flagi Borgiów. Ale jeśli to będzie jakaś broń, to ja bym to wykonał. Więc zobaczymy, co to będzie takiego za to. I najpierw tak, dzień dobry. Ja chciałbym porozmawiać z... Otóż to... Tu mamy zadanie kowala, które też będę musiał wykonać. Tam jest malarz. No trochę tych rzeczy mam. I najpierw tutaj. Co się tutaj dzieje? Czy tu po prostu tak wchodzimy, czy coś tutaj mamy do zrobienia? Chyba nic. Mam, nie mów się, że piórka też się zbiera. Nie, nie zbieramy piórek. Nie zbieramy piórek. Nie, nie, nie. Fajnie, że broni możemy znowu sobie będziemy oglądać. Znowu. A i tu szkolenie pewnie asasynów ta tablica, bo podobna jest w kurtyzan. Dobra, czyli tą bazę zostawiamy. To jest mało istotne. I lecimy jeszcze właśnie do Katryny. Katariny, Katryny? Jak zwał? Tak zwał. O. Christina. Christina, okej. Okay. Pobiegnijmy sobie tam jeszcze. Właśnie te sobie wszystkie te szybkie podróże odblokowałem w międzyczasie, ale jak teraz patrzę, to one mi są nijak po drodze. A jak mam szczery, z konia jakoś mi się tu nieprzyjemnie korzysta. W dwójce to był wymóg, żeby dostać się pomiędzy danymi miastami, ale tutaj po mieście konie. To już traci swój urok. Lepiej sobie pobiegać, poskakać. Dużo przyjemniejsze to jest. No tak jak teraz, może to nie jest najszybszy sposób przemieszczania się. Rzekłbym nawet, że jest bardzo wolny, ale bardzo przyjemny. Ezio, zrobisz to dla mnie? Musisz się wspinać, biegnij. Dziękuję. Tych oto obywateli zostawimy. Oni są fajni, bo to jest jak w jedynce.
jak po prostu pomożemy w danej dzielnicy jakiejś kobiecie i ewidencji to było, to potem są tacy ludzie, którzy odciągają od nas z tych strażników. I tutaj jest to podobnie. My nie ratujemy kobiet, chyba tylko musimy odbić ogólnie teren. Kim ty jesteś? O, w ogóle nam się przebudowuje. Ładnie. Co to jest? Przepraszam. Chodź tu, chodź tu. Chodź. What about that one? Cofnęliśmy się w czasie. She is beautiful. Okay. O, i tu muszę się zgodzić. Just like that? Talk about what? It doesn't matter. See, little brother, most men are so afraid of beautiful girls that anyone who actually talks to them has an advantage. Just make it up as you go. Łatwo powiedzieć. To jest tak łatwe. Ale jest ładna, to prawda. What? What? Why are you just standing there? Oh, because I wanted to ask you something. Which is... What's your name? Not one you'll ever need to make use of. Oh. I wasn't ready. I was planning on being really charming and funny. And I just have a second chance. Ah, well. Ezio. Się nie udało, bywa. You made her smile. She will remember you now. Serio, to tak działa? I can still fix these. I'll follow her ways. See where she lives. Hej, ja widziałem tam jak... O, młody Ezio. Jeszcze bez tej rany na ustach. Moja droga. Chodź i przedstaw mi swoje imię. Wyrwanie kobiety, znaczy śledzenie jej. Wiesz, jakby się dowiedziała, nie byłaby zbyt zadowolona. To ja wiem, że trzeba to po prostu robić umiejętnie, ale... Może innym razem? Ale my jesteśmy... Właśnie, mi się to podoba, że jesteśmy we Florencji teraz. Cześć, malutka, czekam tu na ciebie, chodź. Wiecie co, przydałoby się z trójki takie strzałki, że można wbijać w przeciwników i ich wieszać. O jecie, to było genialne. Gdzie idziesz, mademoiselle? No pozwól mi poznać twoje imię. Zdradź mi swój sekret. A potem pójdźmy razem ku zachodowi słońca. Romantycznie, co nie? Albo po prostu daje róże. Serio. Kiedyś kobiety chyba były bardziej wymagające niż teraz. No bo która teraz kobiet po prostu po trzymaniu róż nie pęknie, no? Przeważnie to jest właśnie takie, że ach, jaki słodki. Tak to mniej więcej teraz działa. No mnie tam nie ma, luzik. Jestem inteligentny, jestem na górze. Gdzie idziemy? Idziemy tam. Oż. Zablokowali mi przejście. Opa. Poczekaj, czekaj, 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 czekaj. Za daleko idziesz, malutka. O, nie, nie, nie. No chyba nie. I'm not interested. See. But I am. Get in line. I think not, amore mio. I've decided. I'm tired of waiting for you to open your legs on your own. Oż ty chamie. Cane rognoso. What do you want here? This has nothing to do with you. Nice to see you. No chodź. I think you're disturbing this young lady's day. No, pokaż nam, co cię stać. To nie będzie trudne. Już?
whole family will. Czy on wypluł ząb, czy mi się zdaje? Jak tak, to nieźle. Thank you. That was very kind of you. Are you all right? I am now. You asked for my name earlier. It's Christina. Piacere, Christina. I'm Ezio. Well, Ezio. Looks like you got yourself a second chance. O, jak słodko. Też chcę. No ale nie musisz od razu odchodzić, możemy spędzić wieczór jakoś. Powiedziałbym film, serial, cokolwiek. Moja droga. No i nas zostawiła. To było niemiłe. No mamy drugą szansę. No dobra, moi drodzy. Tutaj już mamy starego Ezio, chociaż ten młodszy mi się bardziej podobał, jak mam być szczery. Dopiero w Rewolucjonie będzie stary. To będzie ciekawa rzecz. No ale dobra, moi drodzy. Ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam podobało. Zachęcam do komentowania, lajkowania, subskrybowania. I zapraszam was na więcej odcinków. A ja sobie w wolnej chwili powykonuję zadania Kopernika oraz Kurtyza. Bo to jest mało interesujące i w następnym odcinku bierzemy się za główne zadania fabularne, które mamy dwa, więc weźmiemy się za to. Dobrze, a więc adios!